No, witajcie po troszkę długiej przerwie, ale nie miałem weny zimą robić, jak się teraz ciepło zrobiło, no to robię dalej. Troszkę się pozmieniało, puszki poobsadzane są już w tym momencie, jeszcze tam pierdoły zostały, peszelki, które sprowadzają nam na dół światło po podłodze. Na pierwszym piętrze. To będzie oczywiście uporządkowane, więc jak skończę dopiero te peszle rozprowadzać, to je zepnę w jedną kupę. Będzie przyciśnięta styropianem, zapianowane i będzie to dość fajnie wyglądało. Tutaj mamy kolejny pokój. Też już półki poobsadzane, rurki powyciągane. Gotowe do przyciągania przewodów. Przewody tu pójdą sobie po podłodze, oczywiście od kontaktu do kontaktu. O ile światło robię w technologii gwiazdy, to niestety z uwagi na ceny ostatnie przewodu nie będę robił gniazd w topologii gwiazdy, tylko każdy pokój będzie osobno zasilany, bo bym zbankrutował. No, tak to obecnie wygląda. Tu jeszcze muszę... Zabrakło mi kleju, ale tu już oczywiście poobsadzane wszystko. Kącik małego czytacza światła dla żony. Tu ma być spokój, oaza spokoju tak zwana. Do czytania książek. No i tu muszę obsadzić jeszcze te puchy, ale to najpierw się napiją herbaty, a później będę dalej rozrabiał klej i działał, bo szpilkę działam. No tu już wszystko poobsadzane. Tak to mniej więcej wygląda, czy raczej mniej niż więcej. Tu na to nie patrzcie oczywiście, że to będzie ułożone w odpowiedni sposób. Tu przejdzie to na ścianę, ściana będzie lekko podcięta. Zejdzie na dół i po podłodze oczywiście tutaj, ale będzie to wszystko spięte. Na razie jest to w trakcie oczywiście rozprowadzania. No to jest oczywiście światło, no to będzie przymocowane, tylko na razie mi tu przeszkadzało to przeciąganie przewodów. Tutaj też już światło poprzeciągane do korytarza, do pokoju i do drugiego pokoju. Jeszcze został mi tamten pokój, łazienka. Tylko no niestety muszę sobie załatwić kogoś do pomocy, bo przeciąganie samemu przewodów w peszlu to jest nieporozumienie. No to też już stawione. Idziemy dalej. Teraz cieplutko, coś codziennie, będziemy już teraz coś dłubać. No tutaj puchy już też obsadzone. Razem. Ten pokój można powiedzieć też na gotowo. Gotowy do tynkowania, czy też układania płyt. Jeszcze jest to w trakcie rozpatrywania. Dalej. No tutaj oczywiście to już puchy wcześniej widzieliście. Tutaj też mamy już obsadzone wszystko. I tutaj ktoś mi się przebił przez ścianę. Gra do bicia przeszła, bo wam pokażę dlaczego. A gra do bicia przeszła z tego powodu. Tak, rozdzielnie. Niestety jest bardzo głęboka i taką chciałem, dlatego troszkę się przekułem na drugą stronę. Oczywiście tam to się to zakituje. Za chwilę nie będzie znaku. Tutaj sadzam wszystkie przewody, już troszeczkę się tego zaczyna robić. Tymczasowo. Póki nie mam automatyki domowej, to sobie na czas budowy oczywiście pozakładałem bezpieczniki, podłączam światło, także wieczorem będzie można też już pracować. No, no i to by było tyle ze zmiany. Widzicie, już zaczynam też niskie napięcia układać, ale tylko zapomniałem zabrać pistoletu z klejem, bo to się najfajniej na klejek układa. No, także tutaj też już zaczynam pod czujki przygotowywać sobie instalacje. No, ale zaczynamy się powoli zadomawiać.
Na przykład zadamawiamy się z tego powodu. To jest raz. Taki magiczny stół, oczywiście był już używany. Kolejna nowinka, to tu zaczynamy szubki układać. Już z tyłu, natomiast tutaj nie wiem na ile to będzie na filmie oczywiście widoczne. Tak, siatka, jest dookoła siatka, co prawda taka licha, tymczasowa, ale jest. No, także z palet na szybko zbity stół. Już został wykorzystany, bardzo fajnie się sprawuje. Zimę wszystko przetrwało. Żyjemy. No i jeszcze jedna nowinka. Mamy bramę, nie wiem czy wcześniej pokazywałem. Ale tak, jest brama. Obecnie otwarte, ale tak, jest brama, dookoła jest już siatka. Zostało tylko z tyłu założyć siatę. Ale sam niestety robię, więc wszystko w swoim czasie. No to co? Miłego i miłego oglądania. Ja sobie dalej działam. Kleja trzeba rozrobić. Tymczasowa toaleta jest. O, cyganiaka już muszę, się ciepło zrobiło, to żeby nie przeszkadzał, to już cyganiaka muszę wynieść do garażu, żeby już teraz nie przeszkadzał. A, jeszcze jednego wam nie pokazałem. No tutaj już kanalizę to na pewno widzieliście. Ale jeszcze dorobiłem pion. Pion już do góry jest, także do góry już jest też kanalizacja. Z dekielkiem do rewizji, bo nigdy nie wiadomo, co to się nam tutaj mogłoby w przyszłości wydarzyć. No, a powiem wam też, że dom fajnie, okna są potwierane, jak przyjechałem, to w środku było jakieś 12 stopni. A teraz jest 28 otwarte, a na zewnątrz mamy 27, także dom niesamowicie trzyma temperaturę, no, w tym przypadku zimno, więc na lato jest to wskazane, no więc myślę, że również zimą będzie trzymał ciepło. No to oczywiście styropianu jeszcze z zewnątrz nie ma. Jak będzie, to też będzie inaczej. To co? Do następnego.